엄마 말 잘 듣고 뽀뽀. 콜라 무szę zabrać specjalną kartę. Zobaczcie, co mi się udało ostatnio kupić przez internet. Kalendarz adwentowy. Jakie tam gatałajo? Mama. Mama, zaraz tylko. Popo. Mama, gdzie mi ta jakie kalkuje? Hmm. Nie. Nie. Sezu, zanieczny. Mam joshim. Apa mom joshim? Papa. No dawaj, dawaj. Mama zaraz ci pomoże. Chcesz pomocy? Mama da to może. Okej, czekaj. Okej, teraz. Ślicznie. Słoneczko i śnieżek. Ta pogoda dzisiaj jest szalona. Dzień dobry, witam się z wami w ten, nie wiem, jesienny, czy może raczej zimowy poranek. Ja właśnie zmykam pokawkę. Wczoraj troszkę śnieżku napadało, ale wiadomo, ten śnieg nie przetrwa nawet południa zapewne. A ja byłam po kawkę dla siebie i dla męża. I później zobaczymy, czy ten śnieg przetrwa, bo będziemy szli na taki rodzinny sobie spacerek i przy okazji do pączkarni, która jest niedaleko, bo mam ochotę na jakiegoś pączka, więc zabiorę was ze sobą i zobaczycie, czy ten śnieg, który jest za mną, jeszcze po południu będzie, czy już go raczej nie będzie. My wyszliśmy na spacerek. Jak widzicie, śnieg już jeszcze leży. Jasmin, podoba ci się śnieg? Nunchuayo? Trzeba będzie ci zakupić sanki w tym roku. No to spróbuj. Czabo. No czabo. No jeszcze nie da się zrobić kulek śnieżnych. Idziemy? Chyba ma się pan. Tu się kupione, pokaż swojego pączusia. Jasmin ma z jagódkami. Ja w domu pokażę, jakie my mamy, ale Jasmin chciała sama sobie nosić, więc niech nosi, prawda? Są nawet i bałwanki zrobione.
O-o! A to nie, baba! Tu mamy pierwszego pączka z truskawką. I mamy też z czekoladą. Wcześniej wam pokazywałam tutaj Jasmine Pączusia. Zaraz będziemy jeść. Prawda? Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym dniu vloga. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc co za tym idzie? Jasmine będzie szła do przedszkola, także trzeba przygotować jej plecaczek. Dodatkowo muszę przygotować fartuszek do przedszkola z tego względu, że dzisiaj będą robić kimchi z rzodkwi, którą dzieci i nauczycielki hodowali przed przedszkolem. Także Jasmine pewnie dzisiaj takie kimchi przyniesie do domu. Więc co? Trzeba zacząć pakować plecak. A dzisiaj dodatkowo do przedszkola muszę zabrać specjalną kartę. Jest to karta Hembokkady, dzięki której opłacamy przedszkole Jasmine. Nasze przedszkole kosztuje 375 tysięcy won miesięcznie, ale te pieniążki jakby z naszego konta nie uciekają, tylko po prostu z miasta, w którym mieszkamy, czyli z Asan, dostajemy właśnie pieniążki na tą kartę i właśnie dzięki temu możemy opłacić Jasmine za przedszkole. Myślę, że to jest fajne takie rozwiązanie, więc tak. Chodź, idziemy. Idziemy do przedszkola. Idź. Jak widzicie, po śniegu nic nie zostało, ale pierwszy śnieżek był zaliczony. Jasmine bardzo fajnie się bawiła, jak widzieliście. I do liści. Ktoś tu lubi liście. Chodź, idziemy. Siła, ani, han. Annyeonghaseyo. Właśnie czekam na kawę, ale w paryskiej bagiecie kupiłam chlebek i dżemik truskawkowy. W domu mam jeszcze dżemik brzoskwiniowy od mamy, ale truskawkowego niestety nie mam. I też sprawdzę, czy jest dobry, czy to nie jest sam cukier, jak to w większości dżemów tutaj bywa. Zobaczcie, co mi się udało ostatnio kupić przez internet. Kalendarz adwentowy. W Korei nie ma dużego wyboru co do kalendarzy adwentowych, ale jak tylko zobaczyłam, że jest właśnie ten kalendarz adwentowy z książeczkami dla dzieci, no to nie mogłam się oprzeć i zamówiłam go. Z tyłu mamy rozpiskę, jakie są książeczki, jakie bajeczki i są tutaj tak naprawdę znane nam też w Polsce bajeczki, takie jak Kopciuszek, Czerwony Kapturek, małe Świnki, Trzy Świnki, Pinokio, Aladdin, plus dwie takie typowo świąteczne książeczki, więc sobie będziemy z Jasmine czytać. Już wyszłyśmy z przedszkola, pokaż. Pokaż. Tak jak rano mówiłam, Jasmine robiła kimchi z rzodkiewki, prawda? Nie. Sama robiłaś. Do domu przyjdziemy, to zjemy sobie, tak?